Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w... to już jest jakby taka piąta część, jeżeli chodzi o karierę. To już więcej nie będzie żadnych nowości. Miał być wczoraj Arjen Robben, ale zważając na to, że nie miałem za bardzo dostępu do konta, to po prostu nagrałem Ruska. A dzisiaj będzie Arjen Robben, we wtorek już normalnie Cristiano, w środę Ibra i w czwartek tam Messi, w piątek będzie Ronaldo i w weekend to już powinno lepiej to wyjść, bo tak jak mówię, no nie miałem za bardzo możliwości. Okej, to będą Niemcy, Bayern i... Ale co z tego? Ja chcę teraz tego... Robena. O tak, ma być i Robben. Okej, jest Robben. Jep, pewnie. No to zaczynamy dzisiaj z Robbenem. Przedwczoraj był Manuel Neuer, którym zagrałem fatalnie. Tak, będę szczery, zagrałem nim fatalnie. Wyszłem nim tak z bramki, że pozwoliłem im po prostu na strzał. Okej, tworzymy nową karierę dla... A niech będzie Robcio. Robcio, po prostu tak, żeby wiedział, że to jest Robben. Robcio. Okej, jest Arjen Robben. Są jakieś wymagania na jego karierę. A dlaczego Robben? No, ma 90 overalla, więc jest w top 5. Więc no, jemu też się należy jakby taka najwyższa możliwa seria taka z Arjenem Robbenem. Zobaczymy, z kim Bayern będzie miał dzisiaj do czynienia. W sobotę grała z... kim tam grała? Chyba z Ginghampem, a jak nie, to z Queen Park Rangers. Nie jestem sobie w stanie tego przypomnieć. Ale dzisiaj będziemy walczyć z FC Lorientem, czyli z klubem francuskim. Okej, no to bez gadania tylko ruszamy od razu. Widzę, że Zingerle znowu będzie na bramce. Słyszałem już trochę o tym bramkarzu. Nie wiem, który tam z tych bramkarzy odszedł. Może Starke odszedł? Bo wątpię, żeby Jose Reina. Pewnie musiał Starke zejść z Bayernu. Okej, my tu oczywiście na tych naszych domowych w Allianz Arena. No i gramy jako Robben, bez żadnego gadania. Mam nadzieję, że będzie mi się grało przyjemnie. Jak będę grał już Cristiano w trzecim odcinku, to zmienię, podwyższę nieco poziom trudności. Tak zrobię. Bo dużo z was narzekało o to, że po prostu no jest za łatwo. Zaraz w ogóle przejdę jeszcze do full screena. Aj, teraz źle nam to wyszło. Ja miałem to wycelować tam. Aj, teraz będziemy mieli ujemne punkty. Oj, Jezu. Ale nasze podejścia są fatalne. Okej, nadrobiliśmy to. Zbyt późno, znaczy za wcześnie. Teraz będzie i git. I teraz jeszcze nam niech doliczy nieco tego czasu. Ale udało się, to jest najważniejsze, że jakoś się udało. I teraz zrobię za dwóch, bo chcę przejść do full screena. Dobra, mam nadzieję, że teraz już mi nie będzie lagowało, bo musiałem znowu przerwać. Podaj do Robbena. Co ci to szkodzi? Dobra, ale Robben szybki. To widać. To już widać po jego biegu. No i teraz powinien bez problemu wyprzedzić każdego. I delikatnie spudłować. A to Robben się musi rozgrzeć. Zanim on zacznie strzelać takie bomby, to lata miną. Spokojnie. O, i te lagi mi się też nie podobają.
Jeśli się okaże, że znowu będę miał tak jak z Zebrą, że mi nic nie nagra, o, to będzie kiepsko. Dobra, dawaj piłkę, dawaj piłkę. O, widzę, że się boi Robena, koleś, bo już od razu wyciepał mi tą piłkę. Jaki dzisiaj temat? Mianowicie, kurde, niech mi przestanie lagować, bo mi to bardzo zawadza. Okej, okay, zrobimy coś takiego. Jedziemy, idziemy, 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 idziemy. Ale co tak? Ale to wina lagów. To była wina laga. Ja myślę, że chyba Action chce mi zrobić na złość i nie nagrać tego. Dobra, podaj, podaj do Robena. Do Robena! Do Whistola! O Boże. Wszędzie jest kiepskie zgranie. A w Barcelonie chyba najbardziej. Dobra. Trzeba walczyć dalej o tą piłkę, ale Robben, mam wrażenie, że on będzie najwięcej wyczerpywał swojej fizyczności. Zważając na to, że gram chyba z jednym z najszybszych zawodników z top 5. No bo raczej nie jest szybszy od Cristiano i Messiego. Więc uważam, że Robben jest najszybszy, jeżeli chodzi o piłkarzy z overalla 90 i wyżej. Ale on jest właśnie w tym przypadku overall 90. A kiepsko, kiepsko. No musi się jeszcze rozgrzeć. Rozgrzeje się, strzeli kilka bramek. To będzie fajnie. Mianowicie powinienem im asysty robić, bo to jest skrzydłowy bardziej. Tak samo jak Ronaldo. No podaj, podaj. To ta. O! O, było bliziutko, ale nie, no, Robben to teraz chciał odwalić akcję, to widziałem i powiem mu ładnie, ładnie jak na ten początek, miał kilka prób, niekiedy nieudane, teraz podaj do niego, no podaj do Robbena, ej, patrz, nie słucha się mnie, nie, no nie, jacyś nieogarnięci, nie, no nie wierzę w nich, nie słuchają mnie w ogóle. I chyba się nie doczekam na podanie, chyba że dośrodkuję. Zajebisty słupek. Kto to był? Chyba Rode. Nie wiem, który to. Kto tam szczelił? Kane? Nie znam. Ciągle coś nowy pił. Ciągle coś nowego jest w tym Bayernie. Ja nie wiem, co ten Guardiola porabia. On zaraz Lewandowskiego ma wykopać z Bayernu. Bo się kontrakt może skończyć. A po drugie, negatywne stosunki, jeżeli chodzi o komunikację, oni się nie porozumiewają, jeden drugiego nie lubią nawzajem, więc no będzie problem dla Lewandowskiego, gdzie on to dalej pójdzie. I myślałem, że zaraz będzie karny przez Robbena, ale mamy szczęścia dużo. No podać mi tą piłkę, no i ładnie, i teraz Robben powinien kierować tą akcją. Nie wiem, no coś nie idzie. Coś ja nawaliłem oczywiście. No, jakbym skontrolował dobrze piłkę przy nodze, to nie byłoby tego. O, Robben teraz nie wiem co on walił, ale próbujemy, jeszcze próbujemy. A już chciał jedną bramę strzelić, więc no to jest plus. Podać do Robbena, podać! No do Robbena! No w końcu, dobra, muszę was z jakimś tematem zagadać. Mianowicie dzisiaj o chorobach, jakie każdy może dostać jeszcze przed wiosną. No Robben, blisko. Coś chciał coś strzelić. Mianowicie, no teraz dużo osób choruje. Czy to tych młodszych, czy starszych. No różne grypy, alergie, wirusy. No choroby naprawdę są paskudne. Ja już oczywiście z tego wychodzę powoli. A naprawdę chorowałem bardzo długo, jakieś 3-4 tygodnie, jak nie lepiej. Właściwie to chyba od ferii zaczynałem chorować tak bardzo, a potem jeszcze w tamtym tygodniu się to nasiliło. Ale wracam do formy, do nagrywania też wracam, na IEM-a mam zamiar pojechać teraz, więc nie twierdźcie, że nie pojadę, bo kurde, mam się kogoś bać. Będzie fajnie, na pewno wierzę w to. I no Robben, no czemu ty tego nie szczeliłeś, ty pało? W razersie rąbany.
No nie wierzę, co z nim? Kurde. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co z tym Robbenem. No i super podania! Super akcje! Brawo, brawo! Harry Kane? Harry Kane w Bayernie? Co? Co? Serio? Chyba będę musiał zaktualizować, bo to jest nierealne. Przecież Harry Kane gra w tym. W Tottenhamie. W BPL. Jakim cudem? Ty, a może jednak? Ty, to mamy pierwszego Anglika w ogóle w Bundeslice. Bo ja jeszcze ani razu nie słyszałem, żeby którykolwiek Angol grał w lidze niemieckiej. No proszę, coś nowego. Ale ten Harry Kane jest tu nubski. No muszę to przyznać i powiedzieć to. O, Robben znowu będzie dośrodkowywał. Kurde, na razie Robben ma taką mizerną ocenę. A to tylko dlatego, że miał już 3 strzały, wszystkie obronione, raz spudłował. No i nie wiem, co to była za akcja, w której Harry Kane to spierdolił nawet, bym to powiedział, bo miał okazję do strzelenia bramki właściwie. A tak to ja nie wiem. Ja nie wiem, co z nim. Dobra. Ładnie. Teraz Robben to wykopał. On nie powinien być na linii defensywnej, tylko bardziej na linii ofensywy. I czekamy na podanie do Robbena. No podaj to, pustaku! No podaj to! Co za cep! Ja nie wiem, jakim cudem Guardiola takie coś przyjął. Ja tego nie ogarniam. 0-0. Robben powinien chociaż już jedną bramkę ustrzelić, a to gówno. A Harry Kane to jest w ogóle tragedia w tym Bayernie. Ja nie wiem, co ten Guardiola. No i ktoś mi musiał wejść w drogę. Kto mi wszedł? Pewnie Götze. No, Götze mi wszedł w drogę, ty Deutsche rąbany. Co tu mi. No i Robben miałby już sytuację bramkową gówno. Jest 0-0. I mnie się to nie podoba, bo Harry Kane gra jak największe gówno, a jeszcze został przeniesiony, przetransferowany do Bayernu. Ja nie wiem, co ten Guardiola za transfery teraz szykuje, ale mnie się to nie podoba. No może Claudio Bravo się Claudio Bravo, kurde, chciałem powiedzieć tego. Tego Peruwiańczyka, jak on się nazywa. No też coś na Claudio, tylko inaczej. Pizarro, o, Claudio Pizarro. Może jego się już pozwał Guardiola i na jego miejsce wziął Harry'ego Kane'a. Chociaż dla mnie to jest niemożliwe, przecież Harry Kane powinien grać dalej w Hotspurze. Dobra, wynik 1-0 dla Kulna, Arsenal przegrywa. 1-1 Schalke Nantes. I Hertha BSC bez bramki z Barceloną. Ciekawe, jak to się skończy w drugiej połowie. Tutaj też jest 0-0 i jestem w tej chwili wściekły, bo Robben miał już 4-5 sytuacji, z tego jedną spudłował, a jedną spalił przez Götzego. Wszedł mi w drogę ten niemiecki cieć, a teraz oczekuję podania, w którym w końcu Robben strzeli upragnioną bramkę. I teraz Robben, kurde, co ty odwaliłeś? Podawać do niego, kurde, ocenę powinien mieć już wysoką i to dawno, a tak to się męczy. Nie wiem, on Robben już chyba jest po 30, bym powiedział nawet. O, ładnie, a Robben szybki tytan normalnie wywalczył piłkę, nie zrobi asysty, kici w oczy. No i super, no i kurde, jakbym nie gadał, to już bym ustrzelił bramkę. Może jeszcze jeden temat taki na szybko, bo to były takie dwa krótkie tematy odnośnie chorób i IEMA, który ma być w tym tygodniu. To po prostu, czy chcecie Assassin's Creed'a Rogue? Bo już jest na rynku i tak dalej. Oczywiście nie kupiłem tej gry, bo nie ma trybu multiplayer. Takie coś, to mi się nie opłaca w ogóle kupować, wiem. Cena 150 zł. Unity, owszem, pozwoliłem sobie na to, bo ma tryb kooperacji, ale no trochę taki gówniany bym powiedział ten tryb kooperacji.
ale po prostu next gen, a to jest old gen, a ja go nie będę jeszcze kupował. No kurde, Bawarczycy, do roboty się wziąć, podawać więcej Robenowi, bo Roben chce wykorzystać to i coś ustrzelić. Yeah, no brawo, tam na obronie, chyba Alaba ładnie tą piłkę wyciepał. Kurde, czy Robben w końcu dostanie swoją piłkę i szansę na strzał? Bo na razie Robben ma ocenę 6,5 i jemu się to nie zmienia. Chociaż ładnie, 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 nie. Teraz strzeli Robben, jaka brameczka! I teraz wsłuchuje się, czy ktoś go nie kibicuje. No i Robben, no i ładna brameczka. No i tak powinien grać Robben od pierwszych minut, no ale musiał się rozgrzać do pierwszej połowy, żeby teraz strzelić taką luzacką bramkę, bym powiedział, bo to nic wielkiego, ale dla bramkarza Lorient to było niestety wysiłek, żeby tego jeszcze nie obronić. Arjen Robben, 59 minuta, pierwsza bramka dla niego w Bayernie. Chyba pierwsza, bo jeszcze mógł strzelić kilka, ale to jak grałem przeciwko Bayernowi, ale nie. Okej, tam niemiecki komentator wykrzyknął imię, nazwisko Holendra, który strzelił przed chwilą bramkę. No ładnie, ładnie, ładnie. Ma ocenę zaraz 8,5. I niech jeszcze strzeli, bo wiem, że jego szybkość może pozwolić na ustrzelenie kolejnych bramek. No i zobaczymy, tylko po prostu muszę wyprzedzić obronę. Wyprzedzamy obronę, wyprzedzamy, wyprzedzamy. O kurde, teraz nam się nie udało za bardzo tego dokonać. No i jest 2-0. Pięknie. Mario Götze, młody Niemiec, strzela swoją też pierwszą bramkę. Jest 2-0 i wszyscy się cieszą, stali kibice Bayernu na strzał. No, bardzo taki precyzyjny, aż się trawka rozsypała. No i pięknie, no i Mario Götze, też jedna bramka. Bym powiedział też, że Robben powinien mieć asysta, ale zważając na to, że to jest asysta od przeciwnika. No i ładnie. No i ten Angol rąbany, widzę, że nie lubi Robena, to musiał go wyjebać. Dobra, 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 strzelamy kolejną bramkę. Strzelamy pudło. Robben. Serio? Jakie gówno spudłować? Ej, nie wierzę w niego. Co jest? No on już miał 9 strzałów i teraz ma tylko jedną bramkę. Dobra, może mieć teraz drugą, jeżeli się skupię. Nie, kurde, już byłem atakowany. Dobra, jeszcze pobiegamy. Ocenę trzeba naprawdę zrobić piękną, gdzieś powyżej 9-0 i będzie naprawdę pięknie. Dobrze, Robben jeszcze ma siły. Ja nie wierzę. Wy też. Ale Robben biegnie po kolejną bramkę. No i powinien być rzut karny. Tu już widzę kontuzja Robbena. Niedobrze, bo to źle wróży dla niego i dla mnie też w tej grze, bo to znaczy, że może zejść z boiska i wtedy będę musiał grać całym składem. A widzę, że jeszcze Robben ma trochę energii, więc no powinien już wstać i czekam na podania. No tylko teraz nie mogę za bardzo też sprintować tym Robbenem. Dobra, no podajcie, że do niego. No podać! Kurde, gnoje. Dobra, GC, podaj, podaj, podaj Robbenowi. No nie, on nie podał, będzie się kiwał z tymi idiotami. Dobra, teraz podaj. Super. Czadersko po prostu. Jeżeli zostanie ocena 8-9, to się nie pogniewam. O, Rudy wszedł i zmienia Robbena. No, Robben musi zejść. Mimo wszystko cieszę się, że strzelił chociaż jedną bramkę dla Bayernu. No i że się starał, no miał najwięcej chyba możliwych okazji. Tylko nie dość, że ich bramkarz bronił to po prostu też Robben dwa razy spudłował i raz spalił. Tak, gramy resztą składu. No niestety jeszcze mamy trochę czasu. Ribery do środku i oj, tu powinien być definitywnie rzut karny, bo to
wyglądało zbyt paskudnie, ale skąd się Harry Kane wziął? To jest moje pytanie. Dobrze, to jeszcze może na koniec, zanim mecz się skończy, to pytałem się o asasyna, ale wątpię, czy go będziecie chcieli, zważając na to, że ja już jestem szczery do bólu i będę. I strzelili nam bramkę. Patrzcie. Ciekawe. A nie zmieniałem poziomu trudności, więc no ten mecz może być jednym z takich najbardziej wymagających. Kto to strzelił taki? Jan Żufr. Nie znam piłkarza w ogóle, nie jest mi on znany. Ale ciekawe, 2 do 1. Lol. O, Lewandowski wchodzi za Harry'ego Kane'a. Niech mi ten angol wypieprza. O, dobrze, teraz z Lewandowskim Polaczkiem pogramy też. O, który już stracił błyskawicznie piłkę. Musimy uważać, żeby nie doszło do remisu. Wystarczy, że utrzymamy wynik 2 do 1 albo go powiększymy trochę i będzie naprawdę dobrze. No co to było, kurde. Ja nie wiem, jak oni mogą tak współpracować. Dobra, Lewandowski biegnie i może strzeli gola. A jak go skiwałem. No i zatańczymy. Nie wiem, jaką w ogóle Lewandowski ma cieszynkę, ale czy to nie jest ważne. Ważne jest to, że Polak ładnie skiwał bramkarza Lorientu. Zagranie cudne po prostu. I Robben nie zagra na pewno przez kilka meczy. Będzie symulacja po prostu. No i ładnie, ciesz się Polaczku, żeś strzelił bramkę. Okej, okay, dobrze. Teraz tak. No, jak nie będziecie chcieli tego asasyna, no to trudno. No, ja też się nie będę na siłę zmuszał. I tak jeszcze mam Liberation do skończenia, którego już nie kończę od kilku miesięcy. A 25 lat ma Lewandowski, przy okazji się dowiedziałem o tym. No i taki ostatni temat. Czy po prostu mam coś nagrać z Jema, bo wiem, że multum youtuberów nagra swoje i powie, że mojego nie nagrał, bo będzie do kitu. Ale nie wiem, jak będę miał warunki i możliwości, to postaram się taką wideo relację nagrać z eventu zwanego IEM-em, no, który jest co roku praktycznie i cieszy się swoją dość dużą popularnością, jeżeli chodzi o LCS, LoL'a, ESL w CS-ie. Dobrze, niech się mecz już powoli kończy, bo już nie chce mi się biegać, tak szczerze mówiąc, a wolałbym grać samym Robbenem niż całym składem Bayernu, bo to praktycznie już wychodzi na to, że jakbym miał grać mecza z botami, takiego po prostu nie jak w trybie kariery. No cóż, Robben będzie musiał po prostu trochę odczekać. Dobrze, może strzelimy jeszcze jedną bramkę GC. Ło, jak weszło. Ciekawe. To było piękne zakończenie Mario Götze. Dwie bramki. Choć nie gram nim jako tryb kariery, ale mimo wszystko ładnie. No, od bramkarza jeszcze to weszło. Ale jak on to strzelił? To mnie zastanawia. O, od łokcia. No, kulminacyjny punkt tego meczu, muszę przyznać. Mario Götze, dwie brameczki. No i jest zawodnikiem meczu, ale uważam, że Arjen Robben chyba najwięcej tu dzisiaj robił. Chciał dużo razy strzelić, nie wyszło mu. Przepraszam. Ale Arjen Robben to jest skrzydłowy, a nie napastnik. Tak dla przypomnienia, więc no to nie jest ktoś, kto może sobie bezwzględnie pozwolić. No, ocena 8-2. Ja bym się kłócił trochę o tą ocenę. Ja bym mu dał więcej. Ja bym mu dał tak z 8-8, 8-9, nie 9-0, bo jakby strzelił ze dwie jeszcze bramki, to by jego ocena w sumie już była wyższa. Ale dobrze jest, jedna brameczka, 5 trafnych na 4 spalone takie strzały, jedna próba strzału z daleka, co jeszcze? Kluczowych dribblingów 7 i to chyba najwięcej, jakich widziałem spośród tych 5 zawodników, nie licząc też Neuera w sumie. Ale nie, ja uważam, że
Całkiem dobrze zagrał, no tylko teraz jest skontuzjowany, więc no jest ten problem. Ale zawodnikiem meczu jest tak czy siak Mario Götze. O ocenę 1/10 przebija Robena, ale tak jak mówię, Roben też zagrał całkiem pięknie, jak na skrzydłowego. No i Lewandowski też dostał taką sobie ocenę, jak na Polaczka. No przyszedł, strzelił i tyle z tego było. No i teraz jest taka sytuacja, że Robben po prostu nie zagra w kilku meczach. Okej. To może jeszcze zrobimy taką symulację, żebyśmy mieli to za sobą. Zaraz tu nagram to też dla was na szybko, taką symulację. Okej. Götze strzela bramkę. Znowu. Czyż ma 3 bramki za sobą? Ciekawe. Rode dostaje żółtą kartkę w 37 minucie. Tam w Sewilli, nie, tam w Espanyolu się dokonuje zmiana, potem druga. Benatia dostaje żółtą kartkę. Robert, to już chciałem przeczytać Robben. I się mecz skończył 1-1. Czyli nie ma Robbena, to znaczy, że Bayern trochę gorzej będzie grał. Dobra. Okej, ciągle widzę twarzy Cavaniego. Jak nie w Borussii, jak nie w Realu Madryt, to w Atletico. Wszędzie go widzę. Chyba to jest taki mój prześladowca. Okej, w tym meczu z Crystal Palace zagramy. To już w następnym odcinku. W niedzielę? Tak, w niedzielę zagramy. No i Robben, o, dostał tam nadwyżkę takich, tych, no, chyba tych bardziej bym powiedział podań. Ale ładnie, ładnie, ładnie Robben zagrał dzisiaj. Tylko jedna bramka, ale zawsze coś. Okej, dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. I jutro przechodzimy do CR7. Trzymajcie się, na razie.